Siemaneczko, jestem Lusek, zapraszam was na pierwszy odcinek z treningu w Assetto Corsie, przygotowanie do driftingu w prawdziwym świecie, czyli jesteśmy w takim prawilnym symulatorze, gdzie będę sobie ćwiczył poszczególne rzeczy, jeśli chodzi o drifting. Dzisiaj zaczniemy sobie od bardzo łatwych rzeczy, od kontrowania, od utrzymywania samochodu w drifcie. Dzisiaj będziemy robić sobie trening ronda. Za chwilę wam pokażę co i jak. Wytłumaczę wam też jaki jest poziom aktualnie mojego doświadczenia, czy może moich umiejętności w Assetto Corsie. Ja głównie driftowałem sobie w grach takich jak Forza Horizon, trochę w CarX Drift Racing Online. Trochę sobie w Assetto Corsie driftowałem, ale to jest takie casualowe driftowanie, gdzie po prostu gdzieś tam sobie wleciałem tym driftem, ale nie miało to większego ładu i składu. No i driftowałem sobie też w Drift 21, bardzo fajna gra, która też zresztą dużo wybacza, tak samo jak i Forza, jeśli chodzi o drifting i utrzymywanie samochodu w drifcie. Mamy tutaj samochód z pakietu WTD, Nissan Silvia S15, chyba ma gdzieś koło 300 koni mechanicznych, jakoś tak. Tutaj duże ukłony w kierunku kanału Marquis. Marquis pokazał mi jak zainstalować sobie tutaj mody i te wszystkie paczki, także dziękuję bardzo, że mi pomogłeś, bardzo mi się to przydało. Jesteśmy sobie aktualnie na polskim torze, jest to tor Jastrząb pod Warszawą, na który każdy z was może sobie pójść i pojeździć. Jest on odwzorowany tutaj w Assetto Corsie, tak żebyście mogli sobie na nim potrenować, zanim pojedziecie do niego w rzeczywistości. No i ja dzisiaj taki trening chciałbym sobie zrobić. To jest moja taka domyślna kamera, na której mi się najlepiej jeździ w Assetto Corsie, a konkretnie driftuje. I jak wyglądają moje drifty, już wam pokazuję. Potrafię złapać drift, potrafię gdzieś tam zarzucić dupą, użyć ręcznego, jakoś dozować sobie ten gaz, robić jakiś taki prosty transfer, nie? Ale jakbym miał pojechać na jakąś taką mapkę, gdzie jest wąski teren, gdzie jest wąska droga i musiałbym po jakichś tam szykanach sobie śmigać, wiesz, to jest bardzo trudne dla mnie. No i mam też taki samochód, który ma mało mocy, tutaj 300 koni mechanicznych, to nie jest jakoś porażająco dużo. I dla mnie on jest w porządku na teraz, potrafię sobie nim w miarę jako tako latać. Także widzicie, że te drifty jakieś takie są u mnie, ale czy to ma jakiś taki ład i skład? No właśnie, nie do końca. Tutaj musielibyśmy mieć też zaznaczone miejsce, gdzie powinienem driftować, jakieś strefy tego driftu. Nie, tak jak jest na zawodach. W Drift 21 mamy już taki gotowy pakiet, jakby, gdzie możemy sobie wbić, podłączamy kierownicę i driftujemy. Tutaj w Assetto Corsie trzeba wszystko sobie samemu skonfigurować i jak ktoś właśnie nie jest wdrążony w całą tą grę, cały ten symulator, no to może być mu na początku ciężko i tak właśnie mi było. Musiałem się do tego wszystkiego trochę przygotować, no i warto mieć też jakiegoś znajomego, który ci w tym wszystkim pomoże. Po lewej stronie widzicie takie okienko z oponami w grze podczas treningu, tak jak tu jesteśmy sobie na mapie. Te opony się zużywają, więc od czasu do czasu trzeba się przenieść z powrotem do pita, żeby nam się zainstalowały nowe. No i oczywiście też te opony musimy sobie rozgrzać, żeby uzyskały swoją nominalną przyczepność, więc to możemy sobie po pojawieniu się w picie możemy sobie zrobić kilka takich testowych ślizgów, żeby rozgrzać oponki, dotrzeć się, wtedy możemy przejść do właściwego treningu. No i tam macie temperaturę, to wyrażone w PSI ciśnienie, no właściwie takie informacje typowe jak dla opon, no nie? Tutaj mamy dwa okręgi na tej mapie, dla których dzisiaj będę sobie trenował. Chodzi o to, aby podczas jazdy po tych okręgach starać się utrzymywać samochód w równym drifcie, czyli żeby jechał sobie tak płynnie. Tak samo jak ja jadę sobie teraz dookoła, tylko że w drifcie, no i oczywiście z trochę wyższą prędkością, wiadomo.
Ja tutaj chyba nie włączyłem tylko okienka, które pokazywałoby biegi. Za chwilę włączyć, żebyście widzieli, na którym biegu sobie jadę. O, tutaj chyba będzie to dość dobrze widoczne. Także widzicie, co to Corsa pozwala nam na dostosowywanie tych takich okienek, na których wsiedlają się tam różne rzeczy. Obok drugiego, coś takiego. Jezu, jesteś... Okej, dobra. Niech będzie tutaj. Byście też widzieli te biegi. Zapomniałem tego włączyć. To jest dość istotne, nie? Żeby było wiadomo, na którym ja biegu jadę. Do prędkości. A tutaj prędkość też się wyświetla. Okej, no to powinno być spoko pod tym względem. Także zaczniemy sobie od tego właściwie większego ronda, które jest kawałek dalej tutaj. I na nim będę testował driftowanie. Przed w ogóle pojawieniem się w Assetto Corsie i próbowanie tutaj czegokolwiek. Oczywiście dużo driftowałem sobie w innych grach, tak jak wam mówiłem, ale też oglądałem sobie różne tam poradniki, jak driftować w rzeczywistości, jak driftować w Assetto Corsie i jak się do tego odpowiednio przygotować, że na początku po prostu będzie nie wychodzić. No i jakby mam taką wiedzę teoretyczną, a teraz sobie przejdziemy do praktyki. Czyli zaczynamy sobie najpierw kręcić kółka, staramy się ładnie utrzymać samochód mniej więcej w jednym miejscu, no i wchodzimy w poślizg. Dobra, nie pykło. Próbuję jeszcze raz. Moim takim celem jest zrobić 3 koła, 3 obroty naraz, żeby samochód się nie wyprostował, żeby samochodu nie przesterować, tylko 3 obroty, takie ładne kółka, żeby czuć, że mam kontrolę nad tym samochodem. Dobra, spróbujmy sobie. Wyleciałem. Kurde, nie jest to takie proste. Jeszcze raz. A. Takie mam wrażenie, że ten tor jest tutaj nierówny w którymś miejscu, ale musicie brać pod uwagę, że tutaj też nagrzewają nam się opony, więc one też trochę zmieniają swoją przyczepność. Jak widzicie teraz, jedna opona jest chyba bardziej rozgrzana, chyba prawa tylna jest bardziej rozgrzana w stosunku do lewej tylnej, no nie? Na nią jest jakby przełożone najbardziej, największe obciążenie w tym momencie. Jeszcze raz. Pierwsze koło. Drugie. I koło numer 3. Ach, kurczę. Czwartego się już nie dało myknąć. Tutaj mamy dość takie duże, to nazwijmy, rondo, czy tam koło. Aha, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, to już pewnie zdążyliście zauważyć. Nie mam tylko hamulca ręcznego widocznego w tym takim okienku. Używam myszką. Tutaj mamy takie okienko, widzicie, że wciskam gaz, wciskam hamulec, nam się pojawiają tutaj rzeczy, więc widzicie też, na ile wcisnąłem sobie gaz, na ile mam wciśnięte na przykład sprzęgło, nie, ale hamulec ręczny mi się nie pokazuje, nie wiem czemu nie ma tego takiego dodatkowego paska, może coś tutaj źle zrobiłem, ale jest hamulec, trochę muszę sobie go wyregulować jeszcze, bo mam, on jest zbyt jakby... No, za mocny jest po prostu. Tak, ale poza tym wszystko jest widoczne. No i opony mam teraz mocno rozgrzane już. Tylne widzicie, że mam na zielono.
i one mają teraz takie bardzo mocne zużycie. No tak mówię wam bardzo prostym językiem, bo sam jakby podchodzę do tego w ten sposób. Nie ma się jakby co za bardzo zagłębiać w te szczegóły, te detale. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, co się w tej grze dzieje mniej więcej, a jakieś tam takie techniczne aspekty ja totalnie pomijam, bo sam nie jestem ekspertem, więc nie chcę się o tym wypowiadać. Dobra, słuchajcie. Mam wrażenie, że samochód zrobił się jakiś taki bardziej pływający. Ale spróbujemy jeszcze raz zrobić tutaj trening ronda. Kurczę, mogę tutaj ze sprzęgła kopnąć, albo hamulcem nożnym może trochę popróbujemy też. O, hamulec nożny, zdecydowanie. Hamulec nożny dobrze tutaj robi, ale trzeba tak wszystkiego po trochu i trochę ze sprzęgła kopnąć, trochę czasami hamulcem nożnym. Raczej tu za wolno jedziemy, żeby ręcznego dotykać. Przester. Kurczę, było blisko. Bym zrobił znowu trzy kółka i jeszcze raz spróbujemy i przejdziemy sobie na to mniejsze. O kurde. Teraz fura w ogóle nie chce mi się ustawić. Zawsze możemy sobie w każdej chwili zresetować. Tutaj mamy taką forzową kamerę z tyłu. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mam zainstalowane sporo modów graficznych do Assetto Corsy. Mod na przykład na ulepszenie tego dymu. Widzicie, że on wygląda przepięknie. Trochę tutaj twórcy Forzy Horizon zgapili ten dym i z Assetto Corsy i dodali go do... znaczy może podobny do swojej nowej gry, czyli Forza Horizon 5, ale mi się wydaje, że ten w Assetto Corsie i tak wygląda dużo lepiej, może bardziej realistycznie i zostawia takie prawdziwe, ładne smugi takiego dymu za sobą. Mega ładnie to wygląda, a powiem wam nawet, że jak się gra z kimś w tandemie i jedzie się za kimś, to totalnie nie widać nic. Dobra, resetujemy się do pita, czyli szybko naprawiamy nasz samochód i jedziemy sobie na następne, nazwijmy to rondo. Tutaj mamy dużo owali, dużo jakichś takich fajnych zakrętów. Jest to moim zdaniem zajebisty tor do driftowania, może nawet do nauki driftu. Jest tutaj wszystko, co mógłbyś sobie z samochodem driftowym zrobić. Dobra, jesteśmy przy tym mniejszym kole. Tutaj widzicie takie białe pasy. Te białe pasy to są takie śliskie pasy i że jak na nie sobie najedziemy, to mamy bardzo słabą przyczepność na koła i właściwie samochód robi się pływający. To jest taka imitacja jakby lodu albo coś takiego. W każdym razie tutaj mamy nasze mniejsze rondo i chyba tak mi się wydaje, że ono jest mniejsze. Tak teraz patrzę na tą średnicę, nie wydaje się aż tak małe. I próbujemy. Ła, kurde. Ja mam wrażenie, że może ta dwójka jest odrobinę za długa tutaj. Może mi się wydawać. Próbuję jedynką. Jedynka mi się wydaje, że będzie za krótka z kolei. Tu jest jakaś chyba turbo dziura. I od tych niskich obrotów ten samochód nie chce zbierać tak ładnie. Na dwójce niestety ta turbo dziura tu się daje we znaki, bo w pewnym momencie mamy taki, wiesz, BOOM ze turbosprężarki i się okręcamy.
kurde. Teraz spróbuję trochę opony rozgrzać, chociaż no nie wiem, czy to coś pomoże. Pojedziemy po większym kole. Ja bym powiedział, że dwójka jest bardziej do robienia właśnie takich większych tutaj kół, bo wtedy jesteśmy w takich wyższych obrotach w tym samochodzie i on jest wtedy bardzo przyjemny do driftowania. Natomiast jak jesteśmy w takim ciasnym kole, no to przeważnie robią się z samochodem dziwne rzeczy. Nie wiem, czy nie uszkodziłem go od tego uderzenia. Zobaczymy. Tutaj nam się jedynka kończy, samochód w momencie, kiedy załącza nam się rev limiter, zaczyna nam się prostować, a dwójka niestety za słabo, także tutaj na tym rondzie nie zrobimy. Tamto, ja to tak mówię na to rondo, no to wszystko jedno, nie? Wiecie, o co chodzi. Tamto rondo na dwójeczce idealnie, a tutaj niestety mamy za niskie obroty, by to ładnie trzasnąć. Można by zrobić taki pojedynczy ślizg, ale żeby się tam, tak wiesz, ładnie utrzymać, no to chyba niestety nie. Dobra, to wracamy sobie jeszcze na rondo i zrobimy jeden trening. Nie ma przejazdu. Nie będę chcesz po trawniku jeździł. Hello! To jest symulator w końcu. Dobra, no i jesteśmy na miejscu. Tu właściwie bierzemy się dzisiaj za transfery? Chyba nie. Ja bym został przy zrobieniu jeszcze może czterech kółek. I żeby było inaczej, to pojedziemy sobie w inną stronę, pojedziemy sobie w drugą stronę. I przester. Ma taką turbodziurę troszeczkę. Wchodzi na pewne obroty, to zaczyna dostawać turbo. Doganiacza. Kurde, w tą stronę jest trudniej. Dlaczego? Właśnie tak. Dobra, trzy koła. Raz. O kurde, nie są takie idealne, nie? Tam gdzieś trochę mi ten samochód skacze, ale robię co mogę, żeby było jak najbardziej płynnie. Okej, to spróbujmy trochę do zewnętrznej. Bo już chyba żeśmy szóste koło zrobili. I mi się wyprostował. Kurde. Te koło już mi się na ciemny zielony jedno świeci. Tam nam się ciśnienie też zwiększyło, no bo rozprężalność, coś tam powietrze, coś tam, wiecie, o co chodzi, czy nie? Jak ktoś z was wie, dlaczego wzrosło ciśnienie w tylnych kołach pod wpływem temperatury, to napiszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy waszych odpowiedzi. Wy teraz się uczycie fizyki, ja już się fizyki od dawna nie uczę, także ja nie wiem, o co w tym chodzi, ale jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. Zawsze się chętnie czegoś od was nauczę. No i moi drodzy, zrobiliśmy sobie dzisiaj trening driftowy. Będziemy sobie robić takie poszczególne treningi. Dzisiaj trening ronda żeśmy sobie dupnęli.
Silvia spisała się fantastycznie, dobry samochód, chociaż on jest taki, no ma, czuć się turbo dziurę. Widzieliście, że w pewnym momencie ciężko mi było samochód utrzymać w drifcie, jak byłem na pograniczu turbo dziury i boosta. No to jak się zaczął ten boost, to samochód łatwo można było przesterować, ale generalnie da się nim ładne ślizgi robić, nawet jakieś tam transfery mi zaczynały wychodzić. Teraz jestem w takim trybie kamery zewnętrznej, także totalnie nie mam wyczucia i powiem wam, że bardzo fajnie się tutaj driftuje na tej kamerze, na której wam pokazałem, ale też i na kamerze z kokpitu. Ja lubię na tą kamerę z dachu, bo po prostu ładnie widać tor. Natomiast wydaje mi się, znaczy z tego co testowałem różne gry i driftowe i niedriftowe, to w grach, gdzie mamy ten widok z kokpitu i dobrze nam się jedzie samochodem, jesteśmy w stanie go świetnie wyczuć, są to generalnie dobre gry takie symulacyjne z rzeczywistości, bez prawdziwego świata. Co ciekawe, w Car X Drift Racing Online też mi się całkiem nieźle jeździło z widokiem z kokpitu. Ale myślę, że takim królem tutaj jest zdecydowanie Assetto Corsa, chociaż Drift 21 też jest całkiem niezłe pod tym względem. Patrzcie, tutaj mi się ślady coś opon nie ładują z jednej strony tego kółka, gdzie tak są ucięte w pewnym momencie. No ale to tak to jest gra z wieloma modami, które są tworzone przez fanów tej symulacji. No a myśmy sobie zrobili dzisiaj nasz trening, no i zapraszam was na kolejne treningi w Assetto Corsie. Trzymajcie się, na razie.